Cześć Manko, czy dodawać tylko zdjęcia na Instagramie jako fotograf, czy może coś innego? Oczywiście, że coś innego. Mam dla Ciebie coś specjalnego. Jest to lekcja z kursu fotograf na Instagramie, który przeprowadza przez cały proces od punktu, a gdzie jeszcze nie wiesz co robić na Instagramie, aby budować swoją markę do punktu B, gdzie już masz coraz więcej obserwujących coraz więcej klientów właśnie z Instagrama. Więc zobacz co dla Ciebie przygotowałem. Kliknij link poniżej w opisie filmu jest też dla Ciebie niespodzianka. No i idziemy z kontentem, który warto stworzyć jako fotograf, żeby te konto było znacznie znacznie ciekawsze. Partnerem kanału jest Fotoforma, profesjonalny sklep foto- wideo. Witam cię w kolejnej lekcji, czy dodawać tylko zdjęcia, czy coś innego. Jak dobrze wiesz, u mnie, z moje zdanie znasz, że tak jak mówiłem wcześniej, dodawajmy coś więcej niż tylko same zdjęcia. Czy to będą opisy ciekawe w różny sposób, w różnoraki sposób, ale czy też posty będą inaczej wyglądały i w ogóle właśnie ten fit będzie inaczej wyglądał. U mnie to tak jak widzisz jest właśnie przewaga właśnie inspiracji i wiedzy i motywacji. Do działania, ale u Ciebie to może być, przypuśćmy, jedna kolumna, czyli jeden na trzy posty będziesz robić w formie jakiejś po prostu wiedzy dla twoich potencjalnych odbiorców o tym, co już mówiliśmy, czyli jak pozować do zdjęć, pomyśl, co możesz dać swoim klientom, swoim odbiorcom, jaką wartość, czyli nie edukuj z fotografii, tylko po prostu z tego, kim są twoi klienci i co robią. A jak to zrobić? No ja robię to za pomocą właśnie infografik i insta karuzeli pokażę i jak zrobić taki post u Ciebie, żeby właśnie może jeden na trzy takich postów były właśnie tego typu. Przechodzimy do narzędzi Canva, canva.com. Tak jak już wcześniej wspominałem, musimy utworzyć projekt 1080 na 1350, bo taka jest rozdzielczość właśnie tego posta, na przykład, który, który tutaj mamy. Widzisz? I on jest w pionie, czyli takie 4 na 5. Dajemy utwórz post, Dajemy rozmiar niestandardowy i dajemy właśnie 1080 na 1350 i utwórz nowy projekt. I wtedy nam się utworzy nowy projekt o coś takiego. Ja tu już mam utworzony taki właśnie projekt. O, mamy coś takiego. Klikamy sobie szablony w po lewej stronie, no i mamy możliwość wyboru jakichś szablonów, które będą nam. Do właśnie takiej grafiki, gdzie będziemy przedstawiać jakąś właśnie treść dla osób, które nas obserwują, dla potencjalnych odbiorców, gdy najedziemy na jakiś właśnie projekt. Niektóre są darmowe, niektóre są płatne. Widzimy tu na przykład, że jest właśnie jeden z dwudziestu, czyli na przykład jest właśnie taki pokaz slajdów. Spróbujmy sobie to kliknąć No i zastosuj na wszystkie takich 20 stronach. No i mamy o widzisz dopasował nam do, do danego postu i super. I mamy taki fajny szablon. Przypuśćmy jak można odnośnie tego pozowania. Tylko ważna rzecz, aby na przykład dodajmy sobie tu mamy trzy. Fajnie to wygląda nawet spoko. Widzisz taki ciekawy szablon już tu mamy, który możemy możemy właśnie Zrobić do super. Tak jak widzisz, u mnie są te call to action na końcu. Tutaj będziemy mieć jakieś Twoje, właśnie, porady dla Twoich obserwujących. Ja Ci to daję jako przykład. Zobacz sobie szablon, który chcesz zrobić, który chcesz dodać. Można łatwo te strony duplikować, czyli na przykład ta strona nam się podoba. Możemy dać sobie tutaj, widzisz, powiel stronę, i ona się tu pojawia jako druga strona. Widzisz to, no nie? No i mamy w sumie 11 stron, tu nam pokazuje ile mamy stron. Slajdów możemy dodać 10 na właśnie insta-karuzelach swoich, widzisz jest tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tyle jest najwięcej. Jeśli po prostu chcesz dodawać informacyjne takie posty, nie muszą one mieć 10, oczywiście, może, może być mniej. Ja ci tylko po prostu przykładowo pokazuję coś takiego. Ważna rzecz: pierwszy slajd, który będzie wyświetlany na Twoim feedzie. Widzisz, on jest w kwadracie. On nie jest w prostokącie. On jest w kwadracie, więc musimy sobie po prostu widzieć jak będzie wyglądał ten pierwsza strona, którą tu dodajesz. Więc sobie daj, daj klikamy na przykład przesłane. No i na przykład jeden z pierwszych z pierwszych postów będzie weźmy sobie no nie wiem, obojętnie przykładowe jakieś zdjęcie. Dobra. To możemy tło sobie zmienić i zauważ, że tu masz kolory zdjęć, on dopasowuje tło do zdjęcia, on jest znacznie ciekawiej, prawda? O, coś takiego, super. No i żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało właśnie na tym twoim feedzie klikamy sobie tutaj elementy mamy linie i kształty, kwadrat, jeśli nie masz tego no to możesz tu napisać kwadrat i też ci się pojawi kwadrat. No nie dobra. O, i wyszedłem sobie, ale to jest to. Gdzie klikniemy, to z powrotem wracamy do projektu. Dajemy elementy linii kształty. Ten kwadrat. Klikamy sobie go. Rozciągam, przyciągamy do lewej krawędzi. O, tu wtedy widzisz, nam przyciągnęło. Rozciągamy sobie go do prawej krawędzi, żeby dokładnie go przyciągnęło, i do góry. O, coś takiego. Przyciągamy sobie go na środek teraz. O, tak nam wyśrodkuje. OK, i mamy. I teraz tak. Plik. Pokaż linijki. O, i wtedy mamy takie linijki tutaj, i możemy sobie ustalić, właśnie, e, gdzie będzie na przykład. O, ten margines. O, żeby on nam się tutaj. To są takie linie pomocnicze, które możemy, możemy dodać, o damy sobie drugą tutaj na dół, po prostu do tego kwadratu. No i patrz co się dzieje, teraz możemy sobie usunąć ten kwadrat, no i widzimy, te linie nie będą widoczne na projekcie, to są takie, tak nasze pomocnicze właśnie linie i widzimy, że tak będzie wyglądał, ten kwadrat, czyli jest, będzie on taki widoczny, to będzie ucięte. Widzimy całe w kwadracie całe właśnie zdjęcie. To jest bardzo przydatne do tego, gdy na przykład byśmy mieli pierwszą stronę właśnie na przykład taką, a ten, ten tekst był taki, czyli on by był ucięty, prawda? Na tej pierwszej stronie. Pamiętaj, żeby te teksty były duże, żeby były bardzo czytelne. Jak najmniej w sumie tekstu, a dużo, dużo po prostu prostu dużo szczegółowe typy, to by było fajnie się sprawdzało właśnie tego typu zdjęcia, że mamy na przykład przykładową sesję, sesję fotograficzną, oświąteczną. Przeciągamy sobie dotąd i jeśli chcemy przeciągnąć zdjęcie, no to klikamy dwukrotnie i ustawiamy sobie. Zresztą poradników Canva jest miliony na YouTube, więc polecam ci nauczyć się tego narzędzia, bo tutaj szybko stworzysz swoje. Właśnie grafiki, no i tu edytujesz tekst i wpisujesz jakieś właśnie swoje porady i dzięki temu masz już możliwość dodania dodania mm, takich właśnie y, innych postów, które będą na przykład jeden na trzy posty i będzie cały jeden tutaj rząd z góry na dół twoich właśnie takich porad dla twoich odbiorców. Y, dajesz sobie tutaj pobierz PNG niech będzie, czyli w y, wysokiej jakości plik. Y, dajesz sobie pobierz, pobierz wszystkie strony. No i on ci pobiera wszystko do zakładki pobrane. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Projekt został zapisany. Klikamy sobie, zobaczmy to w folderze. Pokaż w folderze. Mamy szablon Post. Weźmiemy sobie tutaj nowy folder. Posty takie przykładowe. Ctrl V, czyli wklejamy. Wypakujemy tutaj to, bo to jest spakowane. Wypakuj pliki. Wypakuj tutaj. No i mamy te 10 stron, które przygotowaliśmy że ja nie przygotowałem wszystkiego, tylko tak po prostu pokazałem ci, jak to może wyglądać. E, oczywiście zmień sobie na swoje rzeczy, na swoje teksty. Oczywiście ten ostatni slajd niech będzie call to action, czyli na przykład daj znać w komentarzu, jak ty się czujesz w tych sytuacjach. No tego typu rzeczy, żeby zachęcić. O tym mówiliśmy w poprzednich lekcjach. No i w poprzednich lekcjach też mówiliśmy o tym, e, jak dodać właśnie tak dużo postów, czyli robimy to przez kreator Studio i dodajemy te wszystkie posty razem wzięte, oddajemy lokalizację, opis, no i mamy, mamy, możemy to zaplanować na jakiś konkretny dzień i mamy coś ciekawego do stworzenia. Ja ten szablon, przypuśćmy, udostępnię dla dla Ciebie, żeby był z tymi linijkami, ale to wiesz jak już robić. Zrobimy sobie jeszcze na przykład przykładowy, właśnie post. Możemy sobie zrobić na przykład w formie, będziesz robić w formie jakiegoś humoru ciekawego, więc jakiś nowy szablon poszukamy. O, to też jest fajny szablon. Taki, zastosuj obie strony, zawsze będziesz. No super, i tak jest ciekawe. Możesz też właśnie takie tego typu rzeczy robić coś, coś, coś po prostu pomyśl ciekawego tak aby, aby te posty były inne niż, niż wszystkie możesz coś spróbować zrobić z poczuciem humoru aby to usunąć w tą stronę klikamy tak Ctrl a Delayed i wtedy jest usunięta ta strona. Możemy spróbować coś zrobić z jakimś humorem, więc trzeba poszukać jakąś, jakąś infografikę, gdzie będziemy mogli zawrzeć jakiś mema czy, czy poczuć jakiś humor odnośnie właśnie tego, co. Robimy. Więc tak się wyróżnisz, wyróżnisz na, na Instagramie, tworząc właśnie tego typu też treści, i to już będzie znacznie, znacznie ciekawsze dla Twoich odbiorców niż tylko pokazywanie Twoich zdjęć, bo sam, sam wiesz, sama wiesz, o tu mamy następne jakieś, o fajne, super. Taki pokaz slajdów, świetne, zastosuj do wszystkich i mamy następne po prostu nawet pokaz Twoich zdjęć, czy nawet właśnie gdzieś będziesz na jakąś sesję tak yy, pokażesz i tu jest opis, każdy dzień, świetnie. O. Coś takiego, patrz jak to fajnie wygląda. Więc jak będziemy to przekładać tutaj na kanwie, znaczy w, już na Instagramie, no to będzie to bardzo fajnie wyglądało. Super, masz tu dużo możliwości, bardzo dużo możliwości, aby, aby zrobić takie ciekawe posty, trochę inne. Wiadomo, dodawaj swoje zdjęcia z tymi opisami, co mówiliśmy, z różnymi opisami, ale na przykład jedna, jeden na trzy posty, niech będzie właśnie taki być może grafika, być może jakiś humor, co właśnie sobie, co będzie spójne z tobą i, i z twoimi odbiorcami. Więc mam nadzieję, że, że wdrożysz to u siebie. No i działamy dalej. Trzymaj się, pozdrawiam, hej.